Szare szeregi, Armia Krajowa, bohaterowie Powstania Warszawskiego. Kiedy zgłębiałem ich historię, jedna sprawa nie dawała mi spokoju. Dla tej generacji najważniejszą dewizą było hasło Bóg, honor, ojczyzna. Norman Davis w swojej książce Powstanie 44 pisze, że było to pokolenie Konrada, Józefa Konrada. A jednak w swojej twórczości Konrad nigdy nie pisał ani o Bogu, ani o ojczyźnie. Znany jest jako pisarz brytyjski, a nie polski. Chciał, aby jego dzieci zostały wychowane nie na polskich patriotów, lecz na porządnych Anglików, lojalnych poddanych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Dlaczego więc w czasie wojny stał się bohaterem polskiej patriotycznej katolickiej młodzieży? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, podejmijmy wędrówkę jego śladami. Przenieśmy się najpierw do Berdyczowa na Ukrainie. Berdyczów, miejsce, w którym przyszedł na świat Konrad w 1857 roku, nie jest miejscem przypadkowym. To jest miejsce znaczące i właściwie równie wielokulturowe jak całe Kresy Rzeczpospolitej. W 1856 roku, na rok przed przyjściem Konrada Korzeniowskiego na świat, odbywa się rekoronacja obrazu Najświętszej Matki Bożej, słynącej łaskami Matki Bożej Berdyczowskiej, Madonny Konfederatów Barskich. Jest to moment szczególny, moment, w którym Berdyczów odradza się jako odnowiona perła na ukraińskim szlaku pielgrzymkowym. Możemy mówić o długim cieniu Kresów, cieniu historycznym, cieniu kulturowym, ale też i cieniu religijnym, które kładzie się na dojrzałą twórczość Konrada. Bajeczna rozległość tej krainy narzucała się z uporem odwiecznej prawdy. Wsiąkała w podświadomość dziecka. Zabarwiała jego dziecinne myśli i uczucia. Napełniała treścią pustkę duszy. Był wychowywany jako katolik. Otrzymał chrzest w kościele katolickim. Jego ojciec, poeta, możecie sobie wyobrazić, napisał z okazji tych chrzcin przepiękny wiersz. Pisał w nim, że chciałby, aby jego mały syn był Polakiem. Dziecię, synu, śpi. Chrzest płynie na twą duszę, na twe ciało. Niebo, boskość naokoło. Błogosławię mej dziecinie. Bądź Polakiem. Choć rozwiną wrogi tobie szczęścia przędzę, odrzuć wszystko, kochaj nędzę. Luli, synu mój, dziecino. Dziecię, synu, powiedz sobie, żeś bez ziemi, bez miłości, bez ojczyzny, bez ludzkości, póki polska matka w grobie. Gdy czas przyjdzie, dni upłyną, ty z tą myślą rośnij w dzielność. Daj jej, sobie, nieśmiertelność. Luli, synu mój, dziecino. Berdyczów to zaledwie początek drogi. Kolejne dwory ukraińskie, dwory kresowe, w których Konrad dorasta jako dziecko, Drepczynka, Terechowa, Nowofastów, majątek jego wuja Tadeusza Bobrowskiego, to wszystko to bardzo intensywne stygmaty intensywnego kresowego dzieciństwa. Pierwsze 3 lata życia mały Józef Konrad Teodor Korzeniowski spędził głównie w Terechowej, dworku szlacheckim swojej ciotki położonym 8 kilometrów od Berdyczowa. Było to miejsce, gdzie stykały się i współżyły ze sobą różne kultury. Szlachecka i chłopska, polska i ukraińska, katolicka i prawosławna. Jego ojciec, Apollon Korzeniowski Herbu-Nałęcz, był nie tylko poetą i tłumaczem literatury obcej, lecz także konspiratorem. Został jednym z liderów ruchu niepodległościowego walczącego z rosyjskim caratem. Kiedy rodzina przeniosła się do Warszawy,
to właśnie w mieszkaniu Korzeniowskich przy ulicy Nowy Świat spotykali się czołowi konspiratorzy tamtej epoki. Tam też powstanie zalążek przyszłego podziemnego polskiego rządu narodowego. Pierwsze zebrania komitetu odbywały się w naszym mieszkaniu w Warszawie. Pamiętam z tego mieszkania wyraźnie tylko jeden pokój, biały i szkarłatny. Po dziś dzień nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wszystko to było olbrzymich rozmiarów. I że postacie pojawiające się i znikające w tej niezmiernej przestrzeni przerastały wzrostem ludzi, których spotykałem w późniejszym życiu. Pewnej nocy, kiedy Konrad był małym, czteroletnim chłopcem, do domu wtargnęła policja. Zabrała ojca i zamknęła go w więzieniu. Konrad zanosił ojcu ciasteczka do więzienia, a na pudełku pisał, że to dla mojego taty. Patrioty i Polaka. W roku 1861 Apollon Korzeniowski został osadzony w osławionym 10. pawilonie warszawskiej Cytadeli. Była to twierdza wybudowana przez Rosjan po to, by kontrolować i pacyfikować polską stolicę. Służyła jako więzienie i miejsce straceń polskich patriotów. Jedno z najstarszych wspomnień czteroletniego Konrada pochodzi z wizyty u ojca uwięzionego w Cytadeli. Chłopiec wspominał o tym na odwrocie swej fotografii dedykowanej babci, Teofilii Bobrowskiej. Kochanej babuni, która mi pomogła biednemu tatkowi ciastka do więzienia posyłać, wnuczek, Polak, katolik i szlachcic, Konrad. So Konrad had that background. Tak więc ojciec Konrada został aresztowany, a potem zesłany do Wołogdy, gdzie warunki były podobne jak na Syberii. Jego matka zmarła na wygnaniu, gdzie przebywała wraz ze swym mężem Apollem, kiedy Konrad miał 7 lat, ponieważ rosyjski zaborca nie pozwolił jej wyjechać do Krakowa na leczenie. Ciężko schorowany Apollon Korzeniowski dostał zgodę na wyjazd na leczenie za granicę do Austro-Węgier. Z 9-letnim synem wyjechał do Krakowa. Nie dane mu było pożyć jednak długo. Zmarł, podobnie jak żona, na gruźlicę. Osierocił chłopca, kiedy ten nie miał jeszcze 12 lat. Po stracie rodziców Józef Konrad zamknął się w sobie. Dokuczało mu poczucie opuszczenia i samotności. Apollon pochowany został na cmentarzu rakowickim w Krakowie, a jego pogrzeb zamienił się w wielką patriotyczną manifestację. Nastolatek mocno przeżywał spór o spuściznę swego ojca. Jedni wychwalali go jako narodowego bohatera, inni potępiali za polityczne awanturnictwo. Wśród bezwzględnych krytyków Apollona znalazł się też wuj chłopca Tadeusz Bobrowski, który po śmierci rodziców przejął opiekę nad sierotą. Uważał on konspirację za głupotę i powtarzał wciąż małemu Józefowi Konradowi, że jego rodzice stracili życie bez sensu dla romantycznej mrzonki. On the one side there's his parents, who I think are connected with the romantic aspect of the Szlachta. Z jednej strony mamy jego rodziców, romantyków. Ojciec Konrada czytywał mu dzieła polskich wieszczy, na przykład Mickiewicza. Z drugiej strony jest pragmatyczny wuj, Tadeusz Bobrowski, który z czasem stał się opiekunem Konrada. Konrad w dzieciństwie styka się więc z dwoma różnymi tradycjami. Ojciec symbolizuje tradycję romantyczną, podczas gdy jego wuj pragmatyzm. Jest to konflikt, z którym Konrad musiał żyć, który musiał w sobie przepracować. Konrad miał więc podwójną tożsamość, ponieważ miał dwóch ojców. Jego wuj, Tadeusz Bobrowski, był dla Konrada bardzo dobry i Konrad zawsze to doceniał. Konrad był więc człowiekiem podwójnym ze względu na dwie figury ojcowskie i na dylemat między nimi. Tadeusz Bobrowski zapewnił siostrzeńcowi porządną edukację w Krakowie.
Józef Konrad stanął przed wyborem, co ma dalej robić w swoim życiu. Zaczęła upominać się o niego Rosja, której był poddanym. Chciano wcielić go do carskiej armii, a służba wojskowa mogła potrwać nawet 25 lat. W Krakowie nie mógł zostać, ponieważ Austro-Węgry nie chciały przedłużyć mu wizy. Po rodzicach odziedziczył też skłonność do gruźlicy. Lekarze radzili mu więc, by zmienił klimat na cieplejszy. Wtedy postanowił, że zrealizuje swoje dziecięce marzenia. Było to w roku 1868. Miałem wtedy lat około 9. Patrząc na ówczesną mapę Afryki, dotknąłem palcem białej przestrzeni, stanowiącej wówczas niezbadaną tajemnicę tego lądu. I rzekłem do siebie z niewzruszoną pewnością i zdumiewającym zuchwalstwem, których nie mam już w charakterze. Kiedy dorosnę, pojadę tam. Miał powody, żeby opuścić Polskę. Gdyby tam został, musiałby pójść do rosyjskiego wojska. Nie było więc możliwości, żeby Konrad pozostał w Polsce. Byłoby czymś niewyobrażalnym dla kogoś pochodzącego z takiej rodziny jak on, by służyć w rosyjskiej armii. Musiał zatem opuścić kraj. Wyjechał w końcu do Anglii, ale nie było takiej możliwości, by wrócić do Polski. Wychowywał się w Polsce, hołdował polskim tradycjom i dziedzictwu narodowemu, ale postanowił, że skoro Brytyjczycy mają najlepszą marynarkę na świecie, to zostanie brytyjskim marynarzem. Nie był brytyjskim obywatelem z wyboru. Uzyskał brytyjskie obywatelstwo, ale zawsze twierdził, że nigdy nie porzucił swojej polskości. Zawód, który uprawiał, wymagał odwagi. To była odważna decyzja, by opuścić Polskę, przenieść się najpierw do Francji, potem do Wielkiej Brytanii i uzyskać patent morski. Potem zmienił zawód i został pisarzem, co długo nie gwarantowało mu przychodu. To było bardzo odważne. Przez całą karierę pisarską czerpał ze swych wcześniejszych doświadczeń, które bardzo dobrze pamiętał. Konrad był człowiekiem, który urodził się w jednej kulturze, żeby potem spędzić resztę życia w innej kulturze. To bardzo konfliktowa sytuacja, tym bardziej, że Konrad wyjechał do Anglii dość późno. To miało dla niego podstawowe znaczenie. Myślę jednak, że Konrad jako pisarz był bardzo świadomy swojego wewnętrznego rozdarcia, które jest cechą ludzką. Był świadom sprzeczności wewnątrz siebie, niezależnych od kulturowego kontekstu. On nie był integralny, dlatego tak dużo o tym mówił. Z pochodzenia był kimś w rodzaju przeszczepionego Brytyjczyka. Tak jak jest przeszczepiona roślina, czy przeszczep z jednego drzewa na drugie. Dlatego właśnie miał podwójną tożsamość. Odwoływał się niekiedy do swego polskiego pochodzenia, by się zaprezentować jako powieściopisarz, który posiada zagraniczne korzenie. W swoich najbardziej znanych powieściach przyczynił się też do promocji Polski na brytyjskim rynku literackim. Człowiek podwójny, po łacinie homo duplex, to w psychoanalizie rzecz tożsama z neurozą.
Nerwica, czyli trwanie w podziale przeciwko sobie i utrzymywanie w sobie skonfliktowanych energii, które nie pozwalają na zjednoczenie, to sytuacja doprowadzająca do udręki. Tak więc w psychoanalizie ktoś mający za sobą takie doświadczenia Konrada jak traumatyczne dzieciństwo czy utrata rodziców zostałby zdiagnozowany jako neurotyk. Jakkolwiek na to jednak nie spojrzeć, ten podział osobowości jest elementem człowieczeństwa. Cień i światło. Świadomość i podświadomość. To element kondycji ludzkiej, na który Konrad jako pisarz był szczególnie wyczulony i próbował go przepracowywać w swoich powieściach. Józef Konrad Korzeniowski służył na statkach niemal 20 lat. Najpierw we flocie francuskiej, a potem brytyjskiej. Pływał po morzach i oceanach na całej kuli ziemskiej. W roku 1894 porzucił karierę marynarza, osiadł w Wielkiej Brytanii i został pisarzem. Swe utwory publikował jako Joseph Conrad. Tak brzmiały po angielsku jego dwa pierwsze imiona. Z czasem stał się jednym z największych mistrzów prozy brytyjskiej, choć języka angielskiego zaczął uczyć się późno, w wieku 21 lat od marynarzy i robotników portowych. W swej prozie czerpał z doświadczenia, jakie zdobył przez lata, żeglując po świecie jako marynarz. Cała ziemia stworzona przez Boga jest święta. A morze jest najświętsze. Duch wolności unosi się nad wodami. Życie na morzu, które stawia człowiekowi tyle wymagań, ma tę wyższość nad życiem na lądzie, że żądania jego są proste i nie można się od nich uchylić. Ze wszystkich żywych stworzeń, na lądzie i morzu, tylko okrętów nie można nabrać na fałszywe pozory. Tylko okręty nie zniosą partactwa ze strony swoich dowódców. W swym pisaniu wprowadzał on do literatury angielskiej tradycję literatury polskiej i literatury francuskiej. Miał świetny słuch i najwyraźniej dar do języków. Kadencja, której używał, gdy pisał, była wspaniała. Sposób, w jaki posługiwał się językiem, był bardzo atrakcyjny. Wczesne jego opowiadanie pod tytułem Emmy Foster jest naprawdę bardzo przejmujące. Występuje tam prawdopodobnie polski emigrant, który chce popłynąć do Ameryki. Jednak jego statek tonie, a on ląduje na wybrzeżu Anglii i tak naprawdę nigdy nie zostaje zaakceptowany przez tamtejszą społeczność. Zastanawiam się, ile w tej historii było samego Konrada, który spędził te wszystkie lata w Anglii, ale zawsze był przeczulony na punkcie tego, że traktowano go jak outsidera. W roku 1898 Konrad osiadł w wiejskim domku Pent Farm w hrabstwie Kent, 100 km od Londynu. Zamieszkał tam ze swoją żoną Jessie, z którą będzie miał dwóch synów, Borysa i Johna. Brytyjska posiadłość i krajobrazy wokół niej przypominały polskie dwory szlacheckie oraz ich otoczenie, w których Konrad spędził pierwsze lata dzieciństwa. Po latach tułaczki na morzach w końcu odnalazł swój dom. Spędzi tu niemal 10 lat życia. Będzie to najbardziej owocny okres jego twórczości. Tu powstaną takie powieści jak Lord Jim czy Jądro Ciemności. W obu pisarz zawarł wątki autobiograficzne. Wielu krytyków w postaci tytułowego Lorda Jima upatruje wręcz osoby samego Josepha Konrada. Mówiąc alegorycznie, Konrad wyskoczył z Polski. Jak sam mawiał, wykonał skok na stojąco.
I znalazł się w innej kulturze. Miał wówczas poczucie zdrady, podobnie jak Lord Jim, który opuścił swój posterunek, zaniedbał swój obowiązek. Zresztą krytycy odnotowują ten związek. Powracało do niego poczucie, że porzucił swoich ludzi. Nie podjął walki z zaborcami, co stanowiło kontrast, zwłaszcza z postawą jego rodziny, patriotów, którzy aktywnie stawiali opór, nawet kosztem własnego życia. Konrad nieustannie się porównywał z nim jako patriota i jako człowiek polityki. Ponieważ pisarz jest zawsze zwierzęciem politycznym. I stąd rodziło się w nim napięcie pomiędzy aktywnością polityczną a działalnością kulturalną, pisarską. Wyrwałem się ze swego kraju, wśród gromów rzucanych na mnie przez wszystkich ludzi, mających choćby najlżejsze prawo do wypowiadania opinii. Od pozostałych mi najbliższych osób oddziela mnie nie tylko wielka przestrzeń, ale poniekąd i niepojęty dla nich rodzaj życia, które uwiodło mnie tak tajemniczo i sprowadziło z drogi posłuszeństwa. Toteż mogę śmiało powiedzieć, że na skutek ślepej siły okoliczności morze stało się na długi szereg lat mym światem, a marynarka handlowa jedynym domowym ogniskiem. Lord Jim jest opowieścią o odzyskiwaniu honoru, bo Jim uciekł z pokładu statku. No i po tym chcę to odrobić. Istnieją w naszym życiu dwa systemy radości. Od końca XVIII wieku takim dominującym jest pragmatyzm. To jest dobre, to przynosi pożytek. Natomiast honor, wierność, to są wartości z innego systemu. To jest systemu, który jest oparty na zasadach. Ja nie będę kłamał, ja nie będę oszukiwał, ja nie będę uciekał. Zdrada to temat, który przewija się w wielu jego opowieściach, a czasem na poziomie politycznym. Słowo zdrada jest w języku angielskim antonimem, ponieważ posiada dwa przeciwstawne znaczenia. Oznacza zdradzenie komuś tajemnicy, przekazanie informacji wrogowi, ale może jednocześnie oznaczać na przykład zdradę swoich uczuć, pokazanie czegoś komuś. Znów pojawia się dwojakość, prawda? Konrad potrafi bawić się tymi sprzecznościami, ukrywa, zataja, żeby potem coś pokazać. To jest tragiczna historia zdrady w tym sensie, że Lord Jim musi znaleźć usprawiedliwienie dla swych działań i własnego istnienia wobec tradycji, która w jego przypadku ma głównie znaczenie kulturowe. Jest to tradycja honoru, kodeks honorowy. Jest ona bardzo stara i Jim zdystansował się wobec niej. Jednak szuka jakiegoś powodu, żeby znów odnaleźć jej siłę i w końcu znajduje. Osiąga potwierdzenie tradycji przez poświęcenie własnego życia. Idea honoru okazuje się w końcu dla niego ważniejsza niż własne życie. To jest oczywiście sytuacja tragiczna. W Pent Farm odwiedzali Konrada najwięksi pisarze angielscy tamtej epoki, na przykład George Bernard Shaw, Herbert George Wells czy John Galsworthy. Siadali w pokoju, przy kominku i prowadzili z nim długie rozmowy o życiu i literaturze.
Mimo wielu przegadanych godzin goście czuli, że gospodarz nie jest jednym z nich. W swych wspomnieniach pisali, że kryła się w nim jakaś tajemnica, której nie potrafili przeniknąć. Był świadomy swojej osobliwości i wiedział, że ludzie wyczuwają w jego twórczości coś dziwnego. Powiedział kiedyś swojemu współpracownikowi: mówisz, że ludzie znajdują w moim pisaniu coś innego, dziwnego. To moja polskość. Zawsze był Polakiem. Miał polską duszę, czego dowody możemy znaleźć w jego twórczości. Nie był Anglikiem. Nigdy nim nie został. Dlaczego nie pisał po polsku? Gdyby chciał, pisałby po polsku. Ale uważam, że był to jego świadomy, estetyczny wybór pod kątem odbiorców. Chciał dotrzeć do jak najszerszej grupy czytelników, ponieważ nie pisał tylko o polskiej sytuacji, polskich wartościach, polskiej kulturze, ale pisał o uniwersalnej kondycji świata. Wybrał więc najbardziej uniwersalny język, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. Kluczem do szyfru jest szlacheckość Konrada. Znaczy, w życiu najważniejsze jest odwaga, honor. I to jest to, do czego Konrad aspirował. Bardzo normalne dla jego klasy. Największą sławę przyniosła Konradowi powieść Jądro ciemności. Była ona wynikiem jego podróży do Afryki, którą odbył w roku 1890. Zatrudnił się wówczas w belgijskiej kompanii, przekonany, że wyruszy w ekspedycję badawczą w głąb Czarnego Lądu. Okazało się jednak, że była to handlowa wyprawa do Kongo. Tam po raz pierwszy pisarz zetknął się z problemem kolonializmu. Głównym elementem jego podróży był rejs w górę rzeki Kongo, w dziewicze rejony dżungli, w które biali ludzie zapuszczali się raczej rzadko. Afrykańskie przygody odcisnęły na nim swe piętno. Konrad wrócił schorowany i wycieńczony psychicznie. Miał jednak materiał do swojej powieści. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, które Konrad wniósł do literatury angielskiej, był fakt, że sam doświadczył bycia skolonizowanym. To pozwala mu na pisanie z innej pozycji niż na przykład Kipling, który tworzył nieco wcześniej, czy Haggard, który uczestniczył w kolonizowaniu Afryki Południowej. Jądro ciemności jest pierwszym w literaturze światowej obrazem imperializmu kolonialnego. Traktowanie ludzi innego koloru jako towaru, nie jako ludzi. I teraz, jeżeli ludzie są potraktowani jako przedmioty, może zdechnąć, ale żeby nazbierał nam dosyć kości słoniowej, no to było uderzające i czegoś takiego w literaturze światowej nie było. Ci ludzie mają swoją jakąś cywilizację, swoją hierarchię wartości, której my nie potrafimy odcyfrować, a traktujemy ich wyłącznie jako towar. I to jest bardzo silny głos protestu. Najsilniejszy w literaturze europejskiej. Jądro ciemności jest odsłonięciem fałszu tej ideologii postępu przez kolonizację. Był konserwatystą w XIX-wiecznym sensie, sprzed okresu wojen ideologicznych. Był bardzo radykalnym krytykiem polityki. Dziś nie mamy tego rodzaju głosu. Kogoś, kto jest radykalnie krytyczny, ale nie chce zmieniać ludzi. W pewnym momencie Konrad napisał list do Herberta George'a Wellsa, pisarza lewicowego w Anglii.
And Conrad says, nie kochasz człowieka, ale chcesz go zmienić. Ja kocham człowieka, ale wiem, że nie możesz go zmienić. W Kongo Konrad zetknął się z okrutnymi kolonizatorami, między innymi belgijskim przedsiębiorcą Camillem de la Cun, przez którego został oszukany. Napisał o nim w swym dzienniku z podróży. Dyrektor jest zwykłym handlarzem kości słoniowej, pełnym niskich instynktów. Uważa siebie za handlowca, a w istocie jest czymś w rodzaju afrykańskiego sklepikarza. Na Czarnym Lądzie Konrad spotkał też innych Europejczyków, których postaci posłużyły mu jako pierwowzory bohaterów powieści. Najbardziej przerażającą figurą w jądrze ciemności okaże się niejaki Kurz, człowiek o wielu twarzach, który wyruszył do Afryki, mając usta pełne opowieści o niesieniu postępu przez cywilizację białego człowieka. Kurz może być postrzegany zarówno jako wcielenie Boga, jak i diabła. Konrad prawdopodobnie tak postrzegał większość ludzi. W każdym jest potencjał do czynienia dobra i zła. To znów symbol dwoistości. Podąża własną drogą egoizmu, pychy, chciwości, zachłanności. Jest, dosłownie Konrad mówi, jest kuszony władzą, chęcią dominacji, taką chęcią dysponowania ludzkim życiem i staje się, jak Konrad mówi, demonem tego kraju. Marlowe również staje w obliczu takiego kuszenia, takiego podążenia za pierwotnymi instynktami. I Marlowe, jako bardzo samoświadomy obserwator, pyta, co nas tak w zasadzie prowadzi. Prowadzi w dżungli, gdzie nie ma policjantów, gdzie nie ma sąsiadów, gdzie nie ma opinii publicznej. Dlaczego pozostajemy wierni pewnym wartościom lub odchodzimy? I daje odpowiedź, jeżeli chodzi o Kurza. W Kurzu był pewien brak. Kurz był pusty w środku. Konrad ma w zwyczaju umieszczać swoich bohaterów w takich miejscach, jak na przykład Marlowe w jądrze ciemności. Tam, gdzie są ograniczone kontakty ze światem zewnętrznym, gdzie nie ma prawa, nie ma opinii publicznej i tego typu rzeczy. Konrad miał raczej pesymistyczne założenia dotyczące zachowań ludzi w takich sytuacjach. Dlatego też odnajduje wartość w umowach społecznych, bo uważa, że ludzie pozostawieni sami sobie nie będą w stanie się nadzorować. Nie będą mieli tej wewnętrznej siły, o której mówi Marlowe w jądrze ciemności. Bardzo niewiele osób posiada taką siłę. Według Konrada nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne są wspomniane umowy, które utrzymują nas w ryzach. Marlowe spogląda w drugą stronę na załogę kanibali i pyta, co powodowało, że oni się powstrzymywali, aby nas nie pożreć. Nas było dwóch, trzech białych, a reszta załogi przez kilkanaście dni podróżowała z nami i jako jedyną opłatę otrzymywali bezwartościowy kawałek drutu miedzianego. Dlaczego oni zachowywali się poprawnie, a Kurz nie? Konrad jest świadom kruchości cywilizacji, tego, jak łatwo może się ona rozpaść i wrócić do stanu barbarzyństwa i społecznego upodlenia. Dzięki podróżom, właśnie dzięki takiemu nomadycznemu stylowi życia, widział różne systemy wartości, widział różne kultury, jednak nie uległ relatywizmowi. W wielu jego utworach widzimy pewną busolę etyczną. To, co dzieje się w wielu utworach Konrada, to stawianie pytań o podstawowe wartości. Czyli Konrad nie przyjmuje jako pewnik wartości moralnych, takich jak na przykład lojalność, wierność, honor. One są, ale Konrad pyta, jak one funkcjonują u różnych ludzi,
i przede wszystkim w różnych okolicznościach. No, co nas najbardziej uderza w twórczości Konrada, to jest rola honoru i rola wierności. Jego bohaterowie przechodzą przez próbę honoru, działania w imieniu honoru, żeby go ocalić, znaczy nie ugiąć się, nie pójść na kompromis, tylko twardo bronić zasad. Mimo upływu tylu lat, twórczość Konrada wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Jego powieści, zwłaszcza Lord Jim i Jądro Ciemności, zajmują czołowe miejsca w różnych rankingach najważniejszych książek w dziejach światowej literatury. W wielu krajach doczekały się nawet kilkunastu wydań. Mało tego, dzieła Konrada chętnie przenoszone były na ekran. Pierwszy film fabularny na podstawie jego powieści Zwycięstwo został nakręcony jeszcze za życia autora w epoce kina niemego. Po prozę Konrada sięgnął m.in. Ridley Scott, kiedy realizował swój debiutancki film pod tytułem Pojedynek. Do historii światowej kinematografii wszedł też Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, oparty na motywach Jądra Ciemności. Jest więc w Konradzie coś fascynującego, co pociąga ludzi mimo upływu tylu lat. Gdy miałem 18 lat, przeczytałem Tajnego Agenta. Było tam o kobiecie, która dowiaduje się, że jej brat zginął w wybuchu bomby podłożonej przez jej męża. Pojawia się tam określenie stanu tej kobiety, Winnie. Takie stwierdzenie, że była bogata w cierpienie, lecz uboga w słowa. Miałem 18 lat, kiedy przeczytałem to zdanie i wtedy wybuchnąłem płaczem, bo zdałem sobie sprawę, że Konrad pisał o mojej matce i o wszystkich, którzy ją otaczali. Oni także byli bogaci w cierpienie, ponieważ ich mężowie, bracia, kuzyni nigdy nie wrócili z wojny. Żyliśmy w niesamowitej biedzie. Wśród ludzi bogatych w cierpienie i ubogich w słowa. Sposób, w jaki ujął to Konrad, sprawił, że zacząłem płakać. Wtedy zakochałem się w jego twórczości i spędziłem całe życie na czytaniu i nauczaniu o Konradzie. Tym, co mnie uderza u Konrada, jest to, że on w każdej sytuacji zauważa ofiarę, dostrzega osobę słabą, tę, która zostanie zdeptana. To jest jakaś jego zdolność. Potrafi zbudować cały świat, może skonstruować wyimaginowaną republikę w Ameryce Południowej. Potrafi ogarnąć to potworne miasto, jakim jest Londyn, ale zawsze jest w stanie dostrzec osobę, która cierpi z powodu tego wszystkiego. Konrad był oczywiście Polakiem i pisał po angielsku, ale to, co pisał, było uniwersalne. Tak więc nawet Japończycy reagują żywiołowo na prozę Konrada. Szukają w jego twórczości elementów tożsamych z kulturą azjatycką, ponieważ Konrad jest tak bardzo uniwersalny. To właśnie najbardziej interesuje mnie w jego postaci. Thank you.
Takie elementy znajdujemy u Szekspira, choć niekoniecznie w każdym jego utworze. Czasami, żeby móc przeczytać powieść angielskiego pisarza, najpierw należy posiąść wiedzę o angielskiej kulturze i o Anglikach. Tymczasem, jeśli chodzi o twórczość Konrada, to jego powieści wywołują spontaniczną reakcję nawet u Japończyków, ponieważ są na tyle uniwersalne. Spotkałem kiedyś pewnego fotografa, korespondenta wojennego, Lothara Günthera Buchheima. Buchheim był korespondentem na niemieckim okręcie podwodnym podczas bitwy o Atlantyk. W swojej autobiograficznej powieści, opartej na autentycznych przeżyciach, Buchheim pisał o straszliwym sztormie, który przez niemal miesiąc szalał wówczas na Atlantyku. Uboty nic nie widziały. Nie mogły strzelać. Nie mogły torpedować statków angielskich i amerykańskich. Pewnego razu podczas tego sztormu kapitan ubota, niejaki Willenbrock, wszedł na kiosk okrętu, żeby sprawdzić pogodę. Potem zszedł z powrotem na dół i ujrzał Buchheima siedzącego przy kapitańskim stole i czytającego książkę. Przyłączył się do niego i po chwili stwierdził: słuchaj, to najwspanialszy opis sztormu, jaki kiedykolwiek przeczytałem. To mówił niemiecki kapitan, a czytali wtedy opowiadanie Konrada Młodość. Starałam się odnaleźć wspólne elementy pomiędzy twórczością Konrada a naukami buddystów. Na przykład pierwszy rozdział Nostromo zawiera wyłącznie opis przyrody i refleksje odnośnie wiecznych zmian natury. Dopiero potem Konrad opisuje postaci. W założeniach buddyzmu przyroda jest bardzo istotna. Między innymi dlatego, że jest niestała. W tym sensie Konrad we wspomnianym pierwszym rozdziale opisuje przyrodę tak samo jak japońscy klasycy. Natura się zmienia, ale człowiek chce postrzegać siebie jako istotę statyczną. Nie chce nieustannie zmieniać swojej tożsamości. To stwarza emocjonalną reakcję, która wywołuje niestałość. Oczywiście nie można zignorować faktu, że natura jest zmienna. W ten sposób pojawia się cierpienie. Myślę, że ważną częścią jego twórczości jest współczucie dla innych. To pojęcie współczucia jest również bardzo istotne w buddyzmie. Przez długie lata Konrad nie wierzył, że Polska może odzyskać niepodległość. Uważał, że sprawa wolności jest raz na zawsze stracona. Radykalnie zmienił jednak zdanie po swej podróży do Krakowa i Zakopanego w roku 1914. Pojechał tam z żoną i synami, żeby pokazać im swoją ojczyznę. Poznał wówczas krąg ludzi związanych z ruchem niepodległościowym. Wielki europejski konflikt, który miał ogarnąć cały kontynent, stwarzał szansę na zupełnie nowy układ geopolityczny, w którym mogło być miejsce także dla Polski. Konrad uwierzył, że niepodległość jest możliwa.
stał się wtedy bardziej zaangażowany politycznie, w tym sensie, że zaczął pisać o Polsce. Pisał o rozbiorach Polski. Pisał do brytyjskiego rządu w kwestiach dotyczących polskiej polityki i narodu polskiego. Im bliżej roku 1914, tym szybciej w Konradzie budziła się świadomość, że strona ojca, strona Korzeniowskiego, strona Korzeniowskich jest możliwa do kontynuacji. Wówczas powstają nota w sprawie polskiej, zbrodnia rozbiorów, esej, w którym Konrad w jakiś sposób wypowiada lojalność angielskiemu społeczeństwu i angielskiej monarchii, stając po stronie racji polskiej, pokazując, że niepodległa Polska może stać się placówką postępu, najdalej wysuniętą na wschód zachodnią placówką postępu, broniącą łacińskich kultur i wartości w obliczu zdominowanego przez kulturę Bizancjum społeczeństwa rosyjskiego i cywilizacji azjatyckiej. Kiedy był w Polsce i nie mógł zasnąć, a byli wtedy w Krakowie, zabrał swojego starszego syna Borysa na nocny spacer po rynku. Do Krakowa przybyliśmy późnym wieczorem. Zjadłszy pośpiesznie kolację, powiedziałem do starszego syna: nie mogę iść spać, wyjdę rozejrzeć się trochę. Idziemy? Z bramy hotelu wyszliśmy na pustą ulicę, bardzo cichą i jasną w księżycowej poświacie. Ogromny w swej pustce rynek nalany był po brzegi blaskiem księżyca. Nie widać było żywego ducha, nie dolatywało nawet echo niczyich kroków. Z mojej pobudzonej pamięci wynurzył się i wkroczył w tę zalaną chłodnym blaskiem pustkę 11-letni chłopiec, zdążający bez nadmiernego pośpiechu do szkoły. Oczy miałem zwrócone ku przeszłości, nie w przyszłość. Przeszłości nie można podejrzewać, ani jej nie ufać. Jest ona tajemniczą, niezaprzeczalną własnością duchową i nawet najbardziej ponure, należące do niej zmagania, otacza aureola chwały i spokoju. Konrad doczekał odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmarł 6 lat później, 3 sierpnia 1924 roku, na zawał serca. Miał katolicki pogrzeb, w którym uczestniczyła garstka najbliższych mu osób. Pochowany został na cmentarzu w Canterbury. Tego dnia ulice miasteczka wypełnione były tłumami, które przybyły na coroczny festiwal krykietowy. Rzesze ludzi, widząc skromny kondukt pogrzebowy, nie miały świadomości, że odchodzi jeden z najgenialniejszych pisarzy w historii angielskiej literatury. Człowiek, którego Thomas Mann uważał za największego prozaika swojej epoki. Odszedł po cichu, niezauważony, jakby był ciałem obcym, nieprzystającym do brytyjskiego pejzażu. Jego żona Jessie umieściła na grobie cytat, zaczerpnięty z jego ostatniej powieści, Korsarz. Jessie uznała, że będzie on tam brzmiał najlepiej. A brzmi to w ten sposób. Sen po trudzie. Port po wzburzonych morzach. Spokój po wojnie. Śmierć po życiu. Cieszy ogromnie. Dlaczego Konrad nie pisał o Polsce? Przecież był to temat, który poruszali wszyscy polscy twórcy na emigracji. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński, ale nie Konrad. Okazywało się, że kiedy poruszał temat Polski, wówczas tracił niezbędny dla artysty dystans i nie był w stanie zapanować nad kłębiącymi się w nim emocjami. Czuł, że cierpi na tym jakość jego prozy. Wolał więc nie pisać nic, niż pisać źle. Polskie tropy zaszyfrowywał jednak umiejętnie w swych powieściach, a jego rodacy potrafili te zakodowane przesłania bezbłędnie odczytywać.